Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za tragiczne przybycie oraz entuzjastyczne przyjęcie, prawda Panie Jerzy? No, Wy dziękujecie, czy ja dziękuję teraz, bo jeżeli ja mogę rozpocząć od podziękowania bardzo serdecznie Wam wszystkim, czyli wykonawcom. Wielka to frajda dla mnie. Oczywiście, tylko mam 9 piosenek, ale niektóre odkryłem zupełnie na nowo dzięki waszemu podejściu, dzięki waszemu aktorskiemu wręcz zaangażowaniu. Także chylę czoła przed tym, co zrobiliście. Uważam, że niektórym z Państwa ta muzyka się jak gdyby na nowo przypominała. Młode pokolenie być może słyszają po raz pierwszy, jeżeli te wartości zostały odkryte. A sądzę, że ta muzyka posiada wartości, bo chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że teksty przede wszystkim pisali zawodowi poeci do tych piosenek. Nie mówiąc już o tekstach tych kompozytorów, tak jak Krzysiek Kręczyn czy Sewery Krajewski. Jeżeli te dwa elementy, które stanowią się na piosenkę, składały się na piosenkę, czyli znakomity tekst, znakomita muzyka, no to wynik mógł być tylko taki, że właśnie tacy młodzi ludzie podchodzą do interpretacji tych piosenek. Pomysł tu był. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam, dziękuję pomysłodawcom, dziękuję również Państwu, że tu jesteście. No i niech ta muzyka czerwonej gitary w dalszym ciągu egzystuje w naszej świadomości i w naszych serduszkach, czego Państwu z całego serca życzę. Poprosimy z tego czy wypominać. 52 lata za karami. Członek założyciel, ojciec, kodyfikator. Będzie jeszcze Pan za chwilę oddać głos, bo myślę, że sporo z Was chce zadać pytanie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy najbliższy koncert? Dobrze, chciałem taki, że to był pokaz w ramach projektu Teatr Nowe Czasy. To było w szóste wydarzenie. Koordynatorem, pomysłodawcą, Master of Disaster i tak dalej całego konceptu jest Fundacja Pomysłodarnia, która ma pomysły. Ja się nazywam Piotr Wyszomirski. Wymyśliłem to, wybrałem utwory, napisałem scenariusz. Chyba próbowałem momentami reżyserować, latałem ze światłami i jeszcze nie wiadomo co. Króciutkie brawka przy oczu. Jest taka słynna sztuka Samuela Beckett'a, czekając na Godota. Myśmy czekali na Alex. Aleksandra Kowara. Wprawdzie nie partytetowo, ale mieliśmy dwie damy. Klaudia Wojnarowska. I wspaniali, wiem, że jest wielu rodziców, gratuluję Wam dzieci. Dla mnie praca z nimi była ogromną przyjemnością. Z jednej strony uczyłem bambi w pewnym wieku, ssałem z nich energię na maksa, to wspaniali, inteligentni, kulturalni, talentowani ludzie. Gratulacje dla Was. Prawie jak Marilyn Monroe, ukulelista, wokalista, Jakub Seniak! Pomar Jagózny, Łukasz Dolny. Tak zwany czarny charakter, wokalista, gitarzysta, Rafał Skwarek. Człowiek z najdłuższymi piórami, gitarzysta, basista również. To panu wyszło, panie Krzysztofie, na pewno. Mikołaj Zgirski, Mikołaj! Mikołaj F, czyli Mikołaj F, Lis, parapet i bas. Pozwolę sobie na prywatę, troszkę moje alter ego. Wspaniały aktor, cudowny człowiek, aktor Teatru Wybrzeże, Krzysztof Maluszewski! Gdyby nie wspaniały kolektyw muzyczny. Jest w Gdańsku Rzeszczu kapitalna szkoła muzyczna, która nazywa się Music Collective.
jej dyrektorem, a zarazem kierownikiem muzycznym tego projektu, który przyglądał się, pomagał, sterował i inspirował młodzież. Rafał Szyję! Dobrze, drodzy Państwo, chcemy Wam odwiedzić, bo jesteśmy ciekawi, prawda, opinii i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, kto chce pierwszy zabrać go dzisiaj, niech po prostu zaczniemy bez tak zwanych pytań wstępnych od moderatora. Proszę bardzo. Zawsze musi być ktoś ten pierwszy, nie? Tam u góry jest to. Dzień dobry wszystkim, ja pałacę klasykiem. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. Jakby ktoś powiedział, to jest cytat z Teresy. Chciałabym zapytać, czy dla tych wszystkich młodych ludzi, może trudno tak po kolei, ale może tak zbiorczo bardziej, czy te doświadczenia aktorskie to są pierwsze, czy już ktoś ze sceną jest bardziej obyty, jak się w tej roli czujecie? Kto ma ochotę? Jest mikrofon, proszę, kto chce? A ja, władca pilota. No to ja mówię pierwszy, no to jest raczej na jakieś moje pierwsze zetknięcie z teatrem, to zresztą chyba powinno, że nie mam zbytnio... Jaki skromny! Sytuacji społecznej, bo tak się trochę bawimy teraz. Gwiazdorze, już krótko. Mi się parę razy zdarzyło, ale zagrać tylko w musicalach, wyłącznie wokalnie, więc też to był dla mnie pierwszy raz, jeśli chodzi o jakiś tekst mówiony, czy bardziej interpretację aktorską, poza jakimiś tam piosenkami muzykalowymi. Serdecznie pozdrawiam, ale to być dalej nie może. No a jeżeli chodzi o śpiewanie, to jestem raperem. Mój kanał na YouTubie dzisiaj zmieniła się nazwa, nazywa się Młode Kaczki TV. Tak się stało. Mam nadzieję, że zaraz tak się Państwu ja osobiście też polecam, naprawdę świetny kanał, prowadzone są, ale naprawdę wszelakie rzeczy, nawet recenzje samochodów, nie strzały też. Tak, no ale no, tak poza tym to ja osobiście miałem już przyjemność występować na deskach mniejszych tam teatru, bo chodziłem do Znaku, to jest w Manhattanie taka szkoła teatralna dla studentów i niestety w tym momencie nie chodzę. Ale miałem przyjemność występować chociażby w roli Konrada z Dziadów, części trzeciej i już miałem styczność w pewnym sensie z teatrem i monologami i tak dalej. Czy słabo? Mówi debiutant. Tak, absolutnie, proszę Państwa, bo owszem, no, na tej scenie obchodzę w tym roku, nie na tej, ale w ogóle, 35-letnią pracę. Ja również nie jestem debiutantem, nigdy w życiu przez te 35 lat nie śpiewałem. Mnie zmusił po raz pierwszy ten bardzo. Także no, jestem debiutantem i nie pójdę tą ścieżką już dalej. Dziękuję. Jeżeli o mnie chodzi, to też jeszcze nie miałem przyjemności występować w teatrze w
takiej roli aktorskiej? No tak, w życiu nie pójdę. No, ja tym razem nie miałam okazji zbytnio się nagrać, ale już kiedyś mi się zdarzyło występować na scenie, jako młodszy osobnik. Młodszy osobnik. Proszę bardzo, jestem na stoł. Chciałam zadać pytanie. Więc ja mam takie pytanie. Czy będzie można gdzieś jeszcze raz was wszystkich razem zobaczyć? Ponieważ jesteście niesamowici naprawdę. Razem jako grupa. Przebieramy o metrach, no jest tego w ręce nieco w, no nic nie podejmować pochopnej decyzji, są wśród nas ludzie, których niezwykle cenię, to ja wszystkich Państwa oczywiście, ale ze względu na znawstwo muzyczne, historię i tak dalej, dla mnie to są wyjątkowi ludzie. Pan Stanisław Danielewicz, to jest dla mnie jeden z bohaterów, pamiętacie takiego dziennikarza, który napisał kiedyś Wrona Skola. Ale przede wszystkim pan Stanisław Danielewicz jest wybitnym znawcą muzyki rockowej w naszym regionie. Panie Stanisławie, co pan powie? Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że miałem okazję zmienić zupełnie swoje myślenie o tym, jak w dzisiejszych czasach można pokazać pewien drobny, ale istotny aspekt tego, co działo się w bitowych latach. Rzeczywiście tutaj podejście bardzo współczesne do tego tematu, niekonwencjonalna forma, wykorzystanie odpowiednich ludzi, którzy, jak sądzę, musieli od nowa zupełnie odczytać to, co dla nas, dla mnie przynajmniej było niecodziennym dla tych lat. To wszystko zasługuje na szacunek, aczkolwiek oczywiście tysiąc szczegółów zawsze można byłoby do tego dopowiedzieć, ale dzisiaj przede wszystkim dziękuję. Taki był koncept, żeby ludzie w wieku 17-20 lat, czyli w zbliżonym wieku do was, prawda, kiedy zaczynaliście, nie covery, nie ścigania się z czerwonymi gitarami, bo czerwoni gitary żyją, grają, więc nie ma sensu tego naśladować, ale przefiltrować przez młodych ludzi. Panie Marcinie, a pański głos, Marcin Jakobson. W przeciwieństwie do Staszka Danielewicza, nigdy nie byłem krytykiem, w związku z tym nie bardzo potrafię się wypowiedzieć na temat, jak to wyglądało. Przyznam szczerze, że podobało mi się wyrzucenie piosenek czerwonej gitary na drugą stronę. W sumie nadanie im zupełnie innego sensu. A przy tym poczucie humoru, co jest bardzo ważne, ponieważ tego w muzyce jest coraz mniej. Pokoja widzę mojego ulubionego skrzypka, zespół Szach Jan Błędowski, hiperlegenda. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Miałem niezwykłą przyjemność uczestniczyć w tym spektaklu. Jestem tym bardziej zaskoczony, że dwa dni temu dostałem zaproszenie, wpis na liście gości przez Marcina, który mi powiedział: spotkajmy się, jest taka fajna impreza w teatrze, też będę przypadkowo, ale jestem zaskoczony niezmiernie tym, że ten cały spektakl pokazał upływ czasu, pięknie ujęty i bezwzględny upływ czasu, jak można percepcję zmieniać na podstawie, na przestrzeni lat. Teraz zupełnie inaczej się patrzy na rzeczy, które dla nas były oczywiste. Oni zupełnie inaczej to widzą. I to można było zobaczyć, że oni to inaczej widzą. I to było piękne. Trzy zespoły, muzyka młodej generacji, Krzak, Exodus i Kombi. Dla mnie to byli kiedyś giganci, też graliście na wyścigach na stop. Proszę bardzo, pytania od was. Drodzy Państwo, jest, proszę. To jest wspaniałe, że w moim odczuciu obserwujemy narodzenie się czegoś. Odtworzenie, ale ci młodzi ludzie, my ich widzimy i życzymy im
jak najlepiej, ponieważ to, co nam zaprezentowali jako amatorzy, przecież oni są amatorami, ale ja ich widzę za kilka lat, że to naprawdę będą jednymi z wspaniałych muzyków, którzy nam dadzą jeszcze lepsze przeżycia. Te przeżycia, które żeśmy tutaj odczuli, to były, no przynajmniej dla mnie i sądzę, że po tych prawach, to były niepowtarzalne, piękne emocje, które życzę, żeby ten zespół właśnie rozwijał się. Słuchajcie, kto miał czary podczas koncertu? Miał już czary? Proszę, już. Oczywiście gratuluję występu. Łukaszku szczególnie, dlaczego? Mamo. Głosowałam i głosowałam za wersją pacyfistyczną tego wystąpienia, ale interesuje mnie, co by było w wersji agresywnej. Nie, wymaga. Zmieńmy to drogą, bo ja wtedy muszę to zrobić tak, na trupo bity. Taka bezrefleksyjna. Dobrze. Proszę, jest tu. Dawaj. Przepraszam, przepraszam. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla pana reżysera, że stworzył taką grupę. Wielkie brawa. Spodziewałam się takiego wspaniałego zespołu. Przede wszystkim, słuchajcie, my też byliśmy kiedyś młodzi. I przypomniała się chyba wszystkim tutaj naszą młodość, że mieliśmy ideę, marzenia i wierzyliśmy, że te marzenia się spełnią. A teraz już się różni to tym, że wiemy, że te wszystkie marzenia mogą się spełnić, ale niekoniecznie, prawda? I tego wam wszystkim życzę. Jesteście super zespołem. Gratuluję panu, że stworzył pan tak wspaniały scenariusz. Uważam, że bardzo to było świetnie przedstawione i całe właśnie takie odniesienie do tych lat, w jakim kontekście to było tworzone, ale przede wszystkim uważam, że wszyscy są świetni. Tu nie ma lepszych ani gorszych. Wszystkich naprawdę wyłonił pan osobę o niesamowitych osobowościach. Widać, że każdy z nich reprezentuje jakiś inny nurt i że to są ludzie bardzo uzdolnieni. Czego wam życzę wszystkim? Żeby wasze talenty były rozwijane, żebyście tych talentów nie zmarnowali, bo macie wszyscy naprawdę talenty i świetnie śpiewacie i świetnie gracie. Także ja nie myślałam, że wy jesteście tutaj amatorami i gracie też często uczęszczam do teatru i nie gracie dużo lepiej niż nie jeden aktor, który wchodzi w rutynę i odtwarza swoją rolę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale nie wszystkie gratulacje mnie się należą, dlatego że ja zaakceptowałem wybór Rafała Szyjera, który dokonał castingu. Ponieważ widziałem, przecież próby, tutaj powiem od razu, że tak ciężko pracujących ludzi dawno nie widziałem. Zawodowo, praktycznie codziennie byli u nas w szkole, w sali prób i ćwiczyli, co było słychać na scenie. Dużą pracę w aranżację włożyli. Miałem bardzo komfortową sytuację. Piotr mnie mianował kierownikiem muzycznym, ale ja prowadząc szkołę i znając wszystkich niektórych wiele lat, wiedziałem, na co ich stać. To było komfortowa sytuacja. Właściwie ograniczyłem się do drobnych uwag i akceptowania bądź niepewnych rozwiązań, ale brawa dla nich, bo w robocie muzyka to jest ważne. Za pomysły i aranżację i za te godziny, które tak lekko tutaj było słychać i widać, godziny pracy. Także brawo za aranżację, za pomysły, za zaangażowanie większe niż reżyser, czy ja bym oczekiwał. Także to są ich emocje, ich talent i ich po prostu praca. Bo praca bez pracy nie ma kołaczy. Także brawo jeszcze raz. Ale rzeczywiście na scenie to robiło wrażenie i myślę, że jest taka nadzieja, że to będzie do powtórzenia spektakl. Pracujemy nad tym, także mam nadzieję, że jeszcze sporo osób go zobaczy i również będzie mogło się wzruszyć i uśmiechnąć w oczy. Ostatecznie po to jest teatr, żeby wzruszać, żeby zastanawiać, żeby bawić i żeby po prostu wszystkim było lepiej. Dziękuję bardzo.
Ja chciałam się tylko zapytać, może bardzo dobrze znam odpowiedź, bo jestem siostrą najlepszego klawisza, co grał. To aranżował te utwory, bo to jest też bardzo ciekawe. To może jak cię ci głupio mówić, to ja powiem. Ogólnie rzecz biorąc, no to tutaj faktycznie Mikołaj, ten Mikołaj tutaj, no był, można powiedzieć, kopalnią pomysłów. Ja na przykład przychodzę na próbę i nagle się dowiaduję, że wiesz co, no opracowaliśmy jazzową wersję Białego Krzyża, tylko przydało mi się, żeby tutaj zagrał walking na basie. No ja tam się uczyłem i grałem ten walking na basie, no i, ale faktycznie te twoje pomysły, zresztą finał też był w większości jednak. Tak, ja mam trochę. No i tutaj jeszcze Rafał też bardzo ten. Ogólnie tak przerobione ładne oczy, no to robiłem wrażenie. No ja tam sobie może z rytmem kombinowałem, czy coś takiego. Właśnie, proszę Państwa, interesuje nas również, jakie numery Wam się szczególnie podobało, czy były zaskakujące? Ja tylko nawiążę do tego, co powiedział Mikołaj, że być może rzeczywiście to z mojego pomysłu, ale one były skutkiem wielu godzin prób, które bez Was nie miałyby miejsca. I tak naprawdę te aranżacje są efektem pracy nas wszystkich. I chciałbym podziękować Wam bardzo serdecznie za to, że byliście w tyle pracy i za ciekawe pomysły, na przykład no, wersja Takie oczy masz jest moją, w ogóle moją ukarbotorem była tutaj. Byłem dumny, że mogę grać na tamburynie w ogóle. Ty ja też tak uważasz, ale ja się w sobie zadomowiłem nawet w tej szkole. Tylko brakowało, żebym tam spał sobie. To znaczy, dostałem teraz mikrofon tak troszeczkę z gorący ziemniak, ale... Ja rzeczywiście, ja chciałbym potwierdzić słowa tutaj Mikołaja, który powiedział, że to jest jednak efekt pracy każdego. Bo jednak wszyscy, którzy tutaj przyszli, to są osoby, które się tą muzyką zajmują, którzy się tą muzyką pasjonują i każdy z nich, tworząc jakąś personę, łapiąc instrumenty, czytając w jakiś sposób tekst, tworzył każdy kawałek ze sobą. To, że ktoś wymyślił linię melodyczną, jest super, jakby ukłony dla niego, ale każdy wpływał na każdego i tworzył pewne środowisko, z którego mogły takie pomysły wyjść. Krzysztofie, pytanie do Stefana Krzyszewskiego. Jak już wiemy, to zostało ujawnione 35 lat. Sorry za Pana pytanie, ale ten projekt jaki był dla Pana? No bo grywa Pan w pełnoformatowy. Trudny. Całkiem szczerze, potwornie trudny. Takiej tremy to ja dawno nie miałem, naprawdę. Przed żadnym spektaklem, ostatnio jak sobie tak przypominam swoje premiery, to nie miałem takiej tremy od tygodnia już, trzymającej mnie do dzisiaj. I nawet teraz jeszcze mam takie napięcie, które nie wiem, może zejdzie w nocy, może nie. Bo to było z kilku powodów, to mianowicie takich, że ja wiedziałem, że będę pracował z młodymi ludźmi, no. Ale ja się tydzień temu dowiedziałem, że oni mają lat. Proszę Państwa, oni mają w sumie o kilka lat więcej niż ja. W sumie. To jest kokiet z tego Matuszewskiego. To jest raz. Dwa, tremę miałem potworną, jak zobaczyłem Pana Jerzego tu w pierwszym rzędzie. No to po prostu mi się nogi ugięły. Autentycznie, no mówię Panu szczerze. Bardzo mi się dobrze z nimi rozmawiało. Bardzo dobrze. Znaczy, oni mają taką... to jest coś nieprawdopodobnego, jeżeli chodzi o dzisiejszą młodzież, że stary facet im proponuje, słuchajcie, ale ta piosenka to może powinna iść jednak tak, tak. No, bardzo panu dziękujemy, ale no, dziadek, bo my chcemy. No nie, to ale pomiędzy słowami oczywiście, bo to bardzo kulturalnie będzie tak, że powiedzieli, bo powiedzieli inaczej, dziadek. Ale my mamy swoją wersję, proszę, nie burz nam tego, my chcemy tak to zrobić.
Gitary Boskiej, oczywiście, co ja jestem idiotą jakim. Przecież ja znam Czerwone Gitary, te piosenki mam w uchu i nagle ja słyszę to, co ten wykonuje, to co ona wykonuje, przecież ta Klaudia, Gitary Boskiej, to... No tak, no. Słuchajcie, te aranżacje, no, mnie się po prostu łzy kręciły w oczach czasami, jak słyszałem, na przykład jak młody chłopak, maturzysta, wieku mojego syna, gra na okul... czy na czymś tam. I śpiewa to tak fajnie, tak pięknie. Bardzo jestem panu wdzięczny, dziękuję bardzo panie Piotrze, że pan mnie do tego zaangażował. Jeżeli pan nie chce mnie wymienić, to będę grał. A co decydowało o tym, kto daną piosenkę ma wykonać? Czy były to tak zwane przydziałowe sprawy, czy wy jako młodzi wykonawcy podeszliście do... poznaliście te piosenki i mówię, ej, ja będę śpiewał, albo ja będę śpiewał. Jak to wyglądało technicznie? W głównej pierwsze w sumie decydowało o tym to, kto miał pomysł na tą piosenkę, bo dostaliśmy w zasadzie bardzo... Dostaliśmy taką wolną formułę pracy, że dobra, macie listę utworów, spotykamy się za kilka dni i zobaczymy, kto ma jakie pomysły. I w zasadzie już po tych kilku dniach na wszystkie pomysły, wszystkie utwory mieliśmy co najmniej jeden pomysł, więc w zasadzie mogliśmy przebierać sobie i dobierać, kto lepiej wypadnie w jakiej wersji, albo jak ona będzie się plasowała w scenariuszu najkorzystniej. Ale głównie decydowały względy muzyczne. Znaczy też wychodziły takie historie, że nie wiem, mamy jakiś duet i nagle ten duet na tyle się podoba całej grupie, że nagle każdy się chce dołączyć, każdy chce na czymś postukać, każdy chce poklepać w rytm muzyki. I nagle robiło się z tego to, że wszyscy grają, wszyscy skaczą w koło i wszyscy się dobrze bawią. Więc to, no tak przyznaję, że tak rzeczywiście się było, że kto miał pomysł i kto miał chęć i jakąś taką wizję na to, co gra. Chciałem się was zapytać, bo wszyscy chyba zauważyli, że na poziomie scenariusza tam są różne wątki. Są również wątki z naszego dziedzictwa społeczno-politycznego. Czy według was to było za dużo tego, za bardzo dydaktyczne, za bardzo jakieś pro czy przeciwko? Bo tego jest dosyć sporo, prawda? Spektakl. Do was. Były jakieś opory? Nie, no to jest pytanie dla widzów. Ktoś może powiedzieć, że bardzo mi się podobała muzyka, ale sprawy polityczne, bo jaką cholerę mieszacie tutaj na przykład Gomułkę czy kogoś? No może tak ktoś powiedzieć, no ale ja uważam na przykład, że było bardzo wyważone to między muzyką a tym i gdzieś tam się to gubiło, zacierało. Najważniejsza była muzyka, najważniejsze było no, Czerwone Gitary po prostu były najważniejsze, a nie Gomułka. Ale monolog o Trójmieście był świetny. Jeszcze raz? Monolog o Trójmieście był świetny. Osadzenie muzyki właśnie w tamtej rzeczywistości to była wartość dla młodszych widzów, a poza tym nawiązanie do tego, co się dzieje aktualnie, bezcenne uważam. Przepraszam, tutaj ta pani powiedziała o monologu, że był ładny. Kto? Na pewno ma. Ja sądzę, że ilu z nas jest, tak każdy inaczej to odbierał, więc dla mnie ten monolog miał taki charakter bardzo osobisty. Tylko, że mieszkałam w Żabiance. Mieszkałam na schody. Że kojarzę kino, ale czekałam na to, żeby padło kino Delfin, które nie padło, no to najbliżej od Żabianki. Ale to już nie zawsze od takich sentymentów, to też historia tego miasta, która tam się pojawiła. No to oczywiście historia, którą ja i pewnie część z Państwa pamięta z młodości. Z jednej strony różnice między tymi miastami, a z drugiej strony to, co tam padło, czyli że no to było jedno miasto. Tak? Bo tu się pojawiły takie ciekawe trochę
też do myślenia o właśnie o zmianie, o czasie, o tym, co to dzisiaj znaczy. Także ja nie byłam, ja byłam ciekawa, ale nie dopytałam, to są moje uczennice. Faktycznie to lepiej byłoby, gdyby to na ten temat wypowiadać się ludzie młodzi, ile, znaczy co dla nich znaczą te informacje właśnie o historii. Wpisanie tego zespołu właśnie w taką historię polityczną. Ja mówię to, że z mojej perspektywy to było też jakieś takie, no właśnie sentymentalne, trochę taka polityka sentymentalna. Bardzo Pani dziękuję, że Pani powiedziała, że był to monolog taki osobisty, tak. Bo to podkreśla też w pewnym sensie kunszt mówi, ponieważ, nie, ale mówię to bez kokieterii mówię, ponieważ jak mówiłem, jestem 35 lat na scenie tu, czyli jestem tu dokładnie po Szkole Krakowskiej, przyjechałem 35 lat temu tu, czyli w 83 roku. Lat 60. nie pamiętam tu, pamiętam gdzie indziej. Żyłem już, ale gdzie indziej żyłem. Natomiast ujął mnie Piotr Wyszomirski jednym zdaniem w tym monologu. Po prostu kupiłem go jak swój. Moją pierwszą płytą był Pink Floyd właśnie, Dark Side of the Moon, w 73 roku. To była moja pierwsza zachodnia autentycznie płyta. No jak to przeczytałem, to mówię, biorę to i mówię dalej. Także część tych wypowiedzi, tych zdań była bardzo osobista, moja też, bo się bardzo podpisuje. Część, no chciałem tak, jakby to Piotr powiedział, no. Tak chciałeś? No, jesteś moim materego. No nie. Bardzo dziękuję. Młodzież była wywołana, no wiem, że to nie jest szkoła interna, czy robi wam to coś, to co było? Coś tam styka? U góry, Przemek, masz mikrofon. Troszkę zresztą muzykuję. Chciałbym wyróżnić jednego wokalistę, pierwszego pana, gdyż zostałeś w moim sercu. Najważniejsza muzyka jest głęba emocjonalna. Potrafiłeś się wzruszyć. Jeżeli to posiadasz, to jesteś artystą. A pan z Teatru Wybrzeża, jeżeli posiada tremę, to znaczy, że pan jest w wyższej wrażliwości, bo zrobił pan to super. Reszta muzyków też była świetna, ale w muzyce ja akurat gram bluesa, jeżeli jest głębia emocjonalna i artysta potrafi wzruszyć mężczyznę, a kobieta zapłacze, to jest wielkim artystą, tak mówili muzycy z muzyki poważnej. A jeszcze dwa zdania chciałem powiedzieć, jak jest pan Jurek Skrzypczyk, że też zbierałem historię dla pana Wojtka Korzeniewskiego, który był tu przedstawicielem, jest wielkim człowiekiem po Walickim i w Klęczą mieszkał jeszcze jak czerwone gitary nie istniały koło mnie, na ulicy Kościuszki, tam gdzie teraz lodówki się naprawia, gdzie były takie balkony. I słyszałem taki epizod, jak odchodził do Alicji Klęczą, bo Alicja Klęczą przychodziła do was na próbę, jak graliście w Grand Hotelu i Klęczą jej się bardzo spodobał. I Alicja mówiła, że tak ją poznali. No i zabrała go tam do siebie, do Oliwy, do pięknego domu. No ale że Czesław Niemen się często spotykał z Klęczonem, a mieszkał też na ulicy Chodowieckiego, to chcieli stworzyć zespół, ale później Niemen spotkał akwarelę i założył akwarelę. Ale chciałem powiedzieć coś ważnego, że gospodyni nie chciała Klęczona wypuścić. Mówi, nie wypuszczę cię do Alicji Klęczą, jak mi nie zapłacisz za kwaterę, bo zalegasz. A pozostawiasz ten żyrandol piękny, który masz, a bo się nie wypuszczę. No i taka była historia, że ten żyrandol musiał zostawić, nie pan wie, czy Jurek o tym wiedział, bo dowiedziałem się od sąsiadów bliskich tą historię. No i tak to było. A jeszcze coś ważnego powiem. Alicja była bardzo wrażliwa, bo wiadomo, każdy widział film Sen o Warszawie i tutaj właśnie pan aktor nie wymienił, a Alicja zrobiła bardzo piękny gest, bo w czasie, gdy Niemen miał bardzo trudne czasy i nie miał gdzie spać, nie miał domu i spał w kotłowni w piwnicy, to poszła do niego i zabrała go do siebie. I Niemen spał u Alicji Klęczą, razem z Klęczonem i tam komornik za nim też latał. Był prześladowany, Niemen nie wytrzymywał. Po prostu artysta, który wokalistą był w ramach Jimi Hendrixa, bo to, co zrobił Niemen, to wiadomo, ma zostać w pamięci, żebyśmy go nigdy nie zapomnieli.
I przykre jest, że jak kończył swój dom, to Huba miał marzenie, sam go robił pustolarzem, artystą, rzeźbiarzem, malarzem wszystkim, marzeniu Bożym miał dom, kochany dom i gdy wszystko mu się spełniło, to Huba. Chciałam się właśnie odwołać do tego monologu o tym mieście, że tak naprawdę też jestem się związana z miastem, raczej było i naprawdę dowiedziałam się, że to kiedyś się odwiedził właśnie na Cedejhera i naprawdę było takie bardzo ciekawe. I dodatku... I dodatku, jak pan już podkreślił, że tak naprawdę teraz to miasto jest jak bardziej oddzielone, to naprawdę zasmucił mnie ten fakt, ponieważ no tak jest, a kiedyś to było jedno miasto, jak pan powiedział. I naprawdę chciałabym, żeby znowu tak się stało. Bo teraz to nie jest takie jedno miasto. To są właśnie trzy osoby. To jest słuszne. Ja, drodzy Państwo, mój ulubiony artefakt, ja ciągle tęsknię za Rotterdam. Pamiętam Rotterdam? Tak. Zmierzamy nieuchronnie. Jeszcze dwa, trzy pytania. Czy powiedzieć, proszę bardzo, jest tak? Proszę. Chciałem podziękować, bo to moje modelata, że tak powiem. Właśnie z panem jeszcze rozmawiałem, bo byłem na Pięciolinie, jak jeszcze zespół istniał. W 64 roku w Nowogrodzie, bo w Nowogrodzie mieszkałem. I wtedy byłem młodym chłopcem i właśnie pierwszy raz w 64 roku był. Ale to, co mnie też monologu ujęło, właśnie jestem zdziwiony, że pan o tych tramwajach mówił i tak dalej. Myśmy to robili właśnie w 60 latach. Jeżdżą z Nowego Portu, do Zbrzeźnia się piliśmy, a tutaj nie chyba wiedzieliśmy. To były autentyczne fakty. Też jak pan to napisze, ja to powiem. No także po prostu też mi się przypomniały te czasy, gdzie to było autentycznie. A jednocześnie była ta muzyka i ten non-stop, bo był pierwszy na plaży, potem był 68 roku i też co fajnego było w tym non-stopie tutaj na Sopot wyścigi. To te pierwsze to właśnie, co było tak istotnego, zespoły gramy do tańca, Skaldowie, Bernalakowie, czyli Polanie. Po prostu to były takie czasy, gdzie ja przynosiłem i wspominam. I wszyscy właśnie się bawili. Nie to, że przychodzili ludzie do zespół występował na scenie i wszyscy tylko stali, szukali, jak się ruszali. A to było normalnie do tańca, tak powiedziałem, na wszystkie piosenki, a te Skaldowie. Tak było. Dziękuję. To ja zacznę od tego, że jestem tutaj dlatego, że jestem aktor, pod którego jestem ogromnym wrażeniem, ale już poznam, więc nie aż tak. Rafał, gratuluję ci. Dziękuję za zaproszenie. Wszystko mi się bardzo podobało i wszyscy naprawdę się ze sobą współgracie. Jestem również po prostu ufą dla pianisty. Naprawdę to po prostu wow. Ale moje drugie pytanie jest, ponieważ piosenka na ukulele mnie tak ujęła, czy jest możliwość, że zostanie nagrana i będzie można jej słuchać? Istnieje taka możliwość, możliwe, że kiedyś... Prawda jest taka, że, jest możliwość taka, że majorsi, tak zwane wielkie wytwórnie, biją się już. Jaka? Proszę bardzo, kto jeszcze? Najmłodszy, zobaczmy, młody głos, proszę. Z jakimi przeciwnościami musieliście się mierzyć podczas przygotowań? To może teraz. A to z niedoborem snu, jedzenia, przed na jedzenie czasem było mało, to był rzeczywiście problem. Ale nie, tak kompletnie szczerze w kwestii merytoryki, to tutaj było dużo elementów, tu jest masa elementów, mówimy o tym, czego my nie znamy. O tym, co nie dotyczy nas bezpośrednio, o tym, w czym nie żyliśmy, o tym, co nie było elementem naszego środowiska. I my nagle musieliśmy się znaleźć w butach obcych osób, a tak nam bliskich, no bo to jest rodzina, której nie da się tam przysiąknąć, tam wskroić, żeby poznać ich dziecięce lata. I nagle spróbowanie przekazania tego czasu jednocześnie z szacunkiem, ale no, dla mnie też z brakiem szacunku, ale też z takim mrugnięciem oka, z taką próbą zrozumienia. I mi się wydaje, że takim największym problemem dla nas było to, żeby potrafić w odpowiedni sposób uszanować to na tyle, żeby przekazać to tak, jak to chociaż troszkę rzeczywiście
rzeczywiście było. Żeby chociaż właśnie ktoś siedząc tu, chociaż trochę poczuł tą magię czerwonych gitar, którą czuł, jak słuchał ich dawniej temu. Powiem trochę to, co rapał, ale w tej zmienionej formie. Według mnie największym problemem, największym problemem przy tworzeniu tego musicalu było to, co było też największą zaletą jego tworzenia, czyli to, że mieliśmy masę pomysłów i niekiedy ciężko było wybrać, który właśnie będzie pasował do danego utworu, żeby on po prostu brzmiał i dobrze, i że tak powiem godnie, więc tak naprawdę myślę, że to nas ten szalon problemów, ale mam nadzieję, że Państwo się zgodzą z tym, że chyba udało nam się wybrać trafić. Ogólnie rzecz biorąc, to co powiedzieliście, jest na pewno w sumie, no to był jakiś problem. No ale no, dużym problemem na przykład była też szkoła. No to jest spory problem. I tak poza tym, chciałem się odnieść do tej wypowiedzi o monologu. Mnie też się bardzo podobał ten moment z tym skakiwaniem do tramwajów, bo szczerze mówiąc, co prawda drzwi już nie są otwierane właśnie tak ręcznie, tylko faktycznie na ten przycisk, ale dalej czasami mi się zdarza to wdywać, jak sobie jadę do szkoły, a czasami mi się też zdarzało coś takiego robić, że faktycznie przebiega się z jednego przystanku na drugi i się wsiada na ten drugi do tego samego tramwaju. Całkiem fajne. Oczywiście poza gratulacjami wspaniałego spektaklu, który pokazał nam wszystkim, jak różne charaktery może połączyć jeden element, muzyka, chciałam się zapytać, czy zespół gra razem na co dzień, czy tylko na potrzeby spektaklu? Nie gramy ze sobą na co dzień. W sumie prawda jest taka, że część z nas się nawet nie znała wcześniej. Zresztą nie spotkaliśmy się na pierwszej próbie, pomimo tego, że już paru lat chodzimy do tej samej szkoły i pewnie kiedyś wpadliśmy na siebie, ale nie było tak, że się poznaliśmy. Więc taka ekipa się stworzyła po prostu na potrzeby tego musicalu, ale mam nadzieję, że przetrwa, pomimo że premiera już była. A to chyba jakoś tak migie. Migie, gratulacje też, wiadomo. Mam pytanie, co tak naprawdę robicie w życiu? Czy chcecie się związać z jakimś zespołem? To jest tylko chwilowe i tylko chwilowo nas tak zruszyło. Pani nie słyszała piosenki już za rok matura? Czy jak grupa, razem współpracowaliście przez jakiś czas, czy macie już dosyć, czy czujecie może niedosyt i czy w ogóle macie szansę jeszcze coś zrobić? Czy jest ktoś, jakaś instytucja, czy ktoś kto dawał szansę jeszcze coś takiego zrobić? Nie wiem, może ja bym, tak? Czy... Czy mamy dosyć? Ja patrzę, bo nie, bardzo mi się podobało, bo emocyjnie. Codziennie jak rano wstawałem, myślałem o wieczorem próbę, ale fajnie. A następne pytanie było, prawda, czy... Co robisz w życiu i dlaczego? W życiu? Przecież studiuję, już mówiłem, że prowadzę kanał na YouTube. Staram się też aktywnie prowadzić sport, prawda, w zdrowym ciele, zdrowy duch. I mam nadzieję, że wskazałem na scenę, jaki są szybki. Dziękuję. Drodzy Państwo, tutaj padło określenie, to jest zamykające. Że to jest musical. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na podtytuł w tego przebiegu Performing Lecture and Music. Troszkę pobawiłem się, tak, z tak zwaną konwencją prób czytanych. A dlaczego widzowie także nie mają czytać, nie mają mieć tekstu
i tak dalej. Czy to jest musical? Ja bym chciał, żeby to był musical. Jeśli byśmy dopracowali teksty i tak dalej, to czemu nie? Jestem i myślę, młodzi także otwarci. Te pytania o przyszłość, te trasy i tak dalej, one są bardzo fajne, ale to nie tylko od nas zależy. Wydaje mi się, po Państwa reakcji, nie tylko dlatego, że rodzina i wiadomo, tydzień schłodzenia, ale to widziałem reakcje, które takie, że warto to kontynuować. Razem z Rafałem będziemy tutaj myśleć o tym, żeby to miało ciąg dalszy. Kiedy, jak i tak dalej, nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć. W każdym razie, tak jak Jerzy Hoffman postanowił kiedyś przenieść trylogię na ekran, mi się książki poprzestawiały. Tak samo jest troszeczkę ze mną, bo ja chciałem przedstawić triadę trójmiejską, jazz, big beat i punk rock. To właśnie tutaj rodził się jazz, big beat i między innymi punk rock, zespół Tilt, nie wiem czy ktoś pamięta, to były Deadlock, jeden z dwóch pierwszych zespołów punk rockowych. Ja chodziłem do szkoły razem z Jackiem Lenartowiczem, Luterem, członkiem zespołów Deadlock i bardzo chciałbym zrobić jeszcze dwa takie projekty. Zacząłem od środkowego, zobaczymy czy się uda zrealizować pozostałe. To był projekt Fundacji Pomysłodawnia, wyprodukowany przez nas. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, przede wszystkim artystom. Wielkie brawa dla nich. A jeśli macie Państwo jakieś możliwości, znajomości, kontakty, gdzie które można byłoby wykorzystać, żebyśmy mogli zagrać. Jesteśmy oczywiście... Scenografia żadna. Jestem dumny z tej scenografii, a bo jeszcze zapomniałem, że scenografia. No i choreografia. Więc jeśli, tak serio, jeśli macie jakieś pomysły, gdzie można byłoby zagrać za pieniądze, to my bardzo chętnie. To był Big Beat.